Witajcie. Dzisiaj Lenovo G5070, laptop przysłany przez klienta, który kupił płytę główną na Allegro. Od jakiegoś czasu wprowadziłem zasadę, że płyty główne na moich aukcjach są sprzedawane nieodłącznie z usługą montażu. W przeciwnym wypadku płyta jest nabywana jako złom elektroniczny bez żadnego prawa zwrotu, gwarancji i tak dalej. Wynikało to z tego, iż przez nieumiejętne... przez osoby może, które nie posiadały odpowiedniej wiedzy, płyty wracały uszkodzone, ewidentnie na przepięciach, tak więc no niestety, teraz tak będziemy to rozwiązywać. Po zakupie płytę trzeba przysłać do mnie, jest to na mój koszt, gdyż płyty zazwyczaj przekraczają 300 zł, wtedy kurier jest darmowy. No i ja odsyłam również na swój koszt, tak więc no nie ma w związku z tym żadnych dodatkowych obciążeń finansowych. Ten laptop został przysłany z serwisu, więc zakładam, że diagnoza jest słuszna. Zaraz zobaczymy, jeszcze sobie to podepnę. Co tam z tego wyjdzie? Okej, okay. Coś tam startuje nim. Ale czy to na pewno płyta? Czy jest dla niego nadzieja? Nie ma nic na obronę. Zobaczymy. W pierwszej kolejności wymienię, tak jak klient sobie życzył. Jeżeli to nie przyniesie efektu, wtedy skontaktuję się z klientem i będę, no i poinformuję go, że problem nie leży wcale w płycie głównej, tak? No tak, widzę, że laptop był rozkręcany, plomba już jest zerwana. Tak więc ktoś coś już tam grzebał poza wciśnięciem przycisku power. Coś składając, nie podłączył nawet antenek, tak więc chyba robił to już w przekonaniu, że laptop będzie odesłany i nie ma sensu tam jakoś dokładnie go montować. Nie opuścić bez pożegnania. Sądzimy, że tak było.
Teraz tak zobaczę, z jakim osprzętem była wystawiona moja płyta, bo już nie pamiętam. Widzę na przykład, że radiator jest, nie będę go odkręcał. U mnie na procesorze jest nałożona już nowa pasta termoprzewodząca. Zrobiłem to w momencie, kiedy wystawiałem sprzęt na Allegro. No dobra, będę musiał kostkę RAMu i kartę Wi-Fi przepiąć. No to wszystko. Tak więc przystępuję do montażu ponownego. Nie widzi? Jesteś ślepy?
Dobra, komputer jest złożony tyle o ile. Wystarczy to, aby go podłączyć i sprawdzić, czy płyta wystartuje. Cyk. A, dobra, muszę podłączyć. Trafiony. Ok. Ja już dalej nie uruchamiam komput, chociaż w sumie powinien wystartować na starym systemie, tak, bo płyta jest ta sama. Tak więc szybko to sprawdzimy i to już będzie koniec filmu. No, nie ma sensu nagrywać, jak wkręcam śrubki. Nie, no to jest twardy, widzi. But. To jest secure. But. Widać, system konfiguruje się do zainstalowania nowych urządzeń. Nie zwróciłem uwagi, czy tamta płyta, którą wyjąłem, była na innym procesorze, czy coś, czy miała może zewnętrzną grafikę, bądź ta właśnie, którą wsadziłem, może ma jak, no, nie przywiązywałem do tego większej uwagi, gdyż przełożyłem cały element razem ze sprzętem praktycznie. No ale jak widać, komputer startuje, tak. Sterowniki się dograją i to będzie koniec. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli filmik się podobał bądź do czegoś przydał, łapka w górę lub subskrypcja kanału. Będę wdzięczny, bo to, no, oczywiście motywuje mnie do dalszego nagrywania. Do następnego.